Cześć, witajcie w nowym filmie. Ciekawym pytaniem, które można zadać, jest to, czy jesteśmy sami we wszechświecie. Jedną z planet, której się bardzo przygląda, jest Mars. Gdyby to zależało od NASA i Elona Muska, na tej planecie byliby ludzie do 2030 roku. Przez lata na Marsie znaleziono też kilka niepokojących rzeczy. Dziś pokażemy Wam 20 z nich. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 20. Naukowcy twierdzą, że co 2 lata w skomplikowanej atmosferze Marsa otwiera się dziura. Dzięki temu deficytowe zapasy wody czerwonej planety zostałyby wysyłane w kosmos. Najbardziej zastanawiające jest to, że Mars byłby zbyt zimny, aby utrzymać parę wodną w swojej atmosferze. Dzięki symulacjom komputerowym naukowcy odkryli, że co 2 lata, gdy Mars zbliża się do Słońca, para wodna może łatwo przejść przez tę dziurę. Numer 19. Pająki na Ziemi są wystarczająco przerażające. Ale jeśli wierzyć następnemu zdjęciu, pająki zostałyby znalezione również na Marsie. Mars Reconnaissance Orbiter uchwycił ten obraz w 2018 roku. Ale spokojnie, o ile wiemy, tak naprawdę nie ma żadnych pająków wędrujących po Marsie. Gdy zima zmienia się w wiosnę, lód z dwutlenkiem węgla pod powierzchnią zaczyna się ogrzewać. Jego uwolnienie jest wtedy blokowane i ciśnienie buduje się, zanim eksploduje w strumień. Czasami rolę odgrywa ciemny pył i wiatry, a wszystko to przyczynia się do powstania tych pajęczych pasków. Numer 18. W 2019 roku media oszalały na punkcie zdjęcia pokazującego jasne światło na Marsie. Więc czy życie może naprawdę istnieć na czerwonej planecie? A może to jakiś sygnał? Jednak nie był to pierwszy raz, kiedy światło zostało zauważone na Marsie. W rzeczywistości stało się to również w 2014 roku. NASA twierdzi, że było to tylko Słońce odbijające się od skały. Czy wierzysz w to? Numer 17. Kiedy bezzałogowy łazik Curiosity prowadził swoje codzienne badania, pewnego dnia zrobił tajemnicze zdjęcie tego, co wygląda jak duże drzwi. Szybko zaczęły krążyć teorie, że są to drzwi do podziemnego społeczeństwa lub portal do innego świata. Chociaż wygląda to jak rzeźbione drzwi, większość ludzi uważa, że to po prostu podejrzanie wyglądająca jaskinia. Numer 16. Możliwość, że starożytna cywilizacja kiedyś istniała na Marsie, staje się coraz bardziej realna. Zwłaszcza, gdy opublikowano to zdjęcie czegoś, co nazywa się Marshenge, podobne do tajemniczego Stonehenge w Wielkiej Brytanii. Marshenge nie jest jedynym tego typu obiektem. Podobno znaleziono liczne struktury i ruiny przypominające piramidy. Czy może być tak, że mamy tu do czynienia z inteligentnym życiem, które zbudowało tę kamienną formację, czy to tylko czysty przypadek? Numer 15. Do tej pory widzieliśmy już wiele niewyjaśnionych rzeczy znalezionych na Marsie. Ale jeśli wierzyć następnemu zdjęciu, stada zwierząt zostały znalezione również na Marsie. Pewne współrzędne doprowadzą cię do tego obszaru na Marsie i są one w tej samej formacji, w jakiej byłoby stado bydła. Uważa się, że te figury lub struktury mają około 200 metrów długości i rozciągają się na setki kilometrów. Numer 14. Jedną z teorii dotyczących pochodzenia piramid w Gizie jest to, że zostały one zbudowane przez kosmitów. Dla niektórych może to brzmieć dziwacznie, ale co jeśli powiedziałbym ci, że na Marsie znaleziono piramidę? Ta piramida wydaje się wyglądać prawie idealnie i może być otoczona przez inne ruiny. Jeśli jednak nie jest to piramida, to prawdopodobnie powinna być to zwykła skała. Numer 13. Jednym z powodów, dla których Mars jest dla nas tak przerażający, jest strach przed nieznanym. Ale pomysł, że ludzie chodzili po Marsie wcześniej i że NASA utrzymywałaby to w ukryciu, jest jeszcze bardziej przerażający. Jeśli wierzyć poniższej historii, były pracownik NASA o imieniu Jackie widział 2 mężczyzn w kombinezonach ochronnych na Marsie w 1979 roku. Według twierdzeń miałaby się odbyć tajna misja kosmiczna na Marsa. Ale jeśli ta historia jest prawdziwa, dlaczego nigdy nie została opowiedziana publicznie? Numer 12. W roku 2022 na powierzchni Marsa znaleziono naprawdę dziwaczną skałę. Początkowo zostałoby to przeoczone, ale wkrótce zdali sobie sprawę, że skała miała nietypowy kształt i nienormalnie gładkie linie. Naukowcy przypisują powstanie tej skały temu, że Mars kiedyś miał wodę i mówią, że możliwe jest,
że jedwabiście gładki kształt został wyrzeźbiony przez płynącą wodę miliardy lat temu. Numer 11. Na naszej Ziemi mamy różnego rodzaju zjawiska pogodowe, ale naukowcom udało się również uchwycić kamerą zjawisko na Marsie, zwane pyłowym diabłem. Mars jest znany ze względu na suszę, ale tak czasami pojawiają się wiry, które mogą powodować chaos. W niektórych przypadkach mogą one rozciągać się na setki metrów po powierzchni. Jednemu z nich udało się nawet osiągnąć 644 metry. Numer 10. To następne zdjęcie, które być może widzieliście już wcześniej i stało się wiralem jakiś czas po tym, jak ludzie twierdzili, że napotkali istotę pozaziemską lub syrenę na Marsie. Łazik o nazwie Spirit był rzekomo odpowiedzialny za zrobienie tego zdjęcia. Ale według NASA jest to tylko formacja skalna z widokiem na wzgórze oddalone około 8 km. Numer 9. Według kilku naukowców wiadomość jest podobno wyryta w marsjańskim krajobrazie. Od czasu jego wynalezienia w 1836 roku kod Morsa był możliwy jak żaden inny środek komunikacji. I wygląda na to, że Mars próbuje się z nami porozumieć. Ta podobna do alfabetu Morsa wiadomość to seria złożonych kropek i kresek wyrzeźbionych w obszarze poniżej północnego bieguna Marsa, w tym co naukowcy nazywają polem wydmowym Hagal. Chociaż niektórzy wierzą, że musiało to być stworzone przez inteligentne życie, inni mówią, że było to po prostu uderzenie po starożytnym kraterze. Numer 8. W 1976 roku, kiedy misje Viking 1 i Viking 2 wyruszyły, by zrobić zdjęcia Marsa, odesłały jedno, które było dość przerażające. W rzeczywistości pod powierzchnią w regionie Cydonii pochowana była twarz. Mars może nie mieć widocznego życia, ale czy może to być dowód na istnienie cywilizacji w przeszłości? Uważa się, że ten obszar jest blisko oceanu na Marsie. Według NASA to tylko światło i cienie, a my po prostu wyobrażamy sobie, że to twarz. Numer 7. Jeśli mówi się o kosmitach na Marsie, to oczywiście gdzieś musi być UFO. I ktoś rzeczywiście podobno zauważył zdjęcie, na którym wydaje się, że jest UFO, które się rozbiło. Wiele osób uważa, że to naprawdę UFO, podczas gdy inni twierdzą, że obiekt w kształcie dysku to tylko piasek lub kosmiczny gruz. Tak czy inaczej, pozostaje to niesamowitym znaleziskiem, które zdecydowanie powinno zostać zbadane. Numer 6. Szwajcarka o imieniu Helen Smith twierdzi, że była już na Marsie w roku 1894. Mówi, że w swoich wizjach widziała czerwoną planetę i że istnieją marsjańskie cykle. Mało tego, podobno miała interakcje z kosmitami prowadzącymi samobieżne pojazdy. Aby opisać to, co widziała, wykonała kilka rysunków, w tym przedstawiające kosmitów, których widziała i miejsca, które odwiedziła. Czy wierzysz w jej opowieść? Numer 5. W roku 2016 i 2017 łazik Curiosity podobno zrobił kilka zdjęć przedstawiających kulę armatnią. Wojna nuklearna, która wymazała wszystkich Marsjan, prawdopodobnie brzmi zbyt futurystycznie. Ale co innego mogłoby to być? Według NASA byłby to po prostu kamień, który przypadkiem miał idealnie okrągły kształt. Numer 4. Ze wszystkich stworzeń, które widzieliśmy do tej pory, ten gigantyczny krab musi być najdziwniejszy. Czy może to być dowód na to, że monstrualne kraby wielkości Godzilli żyją na Marsie? Jak na razie istnieją dwa scenariusze dotyczące tego, co to może być. Albo jest to prawdziwy krab, albo jest to zjawisko pareidoli, zjawisko psychiczne, którym przypisujemy wszystko do znanych kształtów, co oznacza, że jest to prawdopodobnie niezwykła formacja skalna. Numer 3. Na Ziemi utknięcie w labiryncie jest wystarczająco przerażające, ale wyobraź sobie, że to stało się na Marsie. Witamy w labiryncie nocy, znajdującym się na zachodniej krawędzi Marsa zwanym Valles Marineris, systemie ryftowym odkrytym w 1971 roku. Formacja ta jest złożonym, przypominającym labirynt obszarem oszałamiających i niepokojąco głębokich dolin. Uważa się, że został on wyrzeźbiony przez aktywność wulkaniczną w czasach starożytnych. Numer 2. Prawie każda większa i zaawansowana cywilizacja w historii Ziemi pozostawiała po sobie monolity. I cóż, Mars też daje się takie mieć. Na niektórych zdjęciach NASA tajemniczej planety wyróżnia się monolit, tak nienaturalnie wyprostowany i prostokątny, że wygląda jakby został tam postawiony.
Co dziwne, ludzie porównali go do filmu Odyseja kosmiczna. Nasuwa się pytanie, czy to może być coś pozostawionego przez kosmitów? Co o tym sądzicie? Numer 1. Na każdej nowej planecie, którą znajdujemy, pierwszą rzeczą, na którą naukowcy często patrzą, jest możliwość posiadania wody. W końcu woda jest kluczem do życia. Co alarmujące, Mars miał kiedyś wodę. Ponadto miał ocean tak duży jak nasz, a może nawet większy. Chociaż Mars jest teraz suchy, pozostały dowody, takie jak kijanka w dolinie i to, co wygląda jak szczątki ryby. Pomyśl o możliwościach, które mogłyby powstać, gdyby Mars zawierał wodę. Co sądzicie o planecie Mars i czy chcielibyście tam zamieszkać w przyszłości? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.